Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Blisko 1200 inwestycji w ramach kolejnych trzech programów wsparcia nową drogą do Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Rekreacja, zabawa, nauka. Rodzinny park edukacji i rozrywki w Gołodczyźnie już otwarty. Od maja władze Mazowsza podpisują umowy z lokalnymi samorządami. Dzięki tylko trzem z kilkunastu programów wsparcia zrealizowanych zostanie blisko 1200 inwestycji w całym województwie za łączną kwotę 105 milionów złotych. Tym razem pieniądze z budżetu Mazowsza pomogą w przedsięwzięciach drogowych, sportowych, remontach strażnic i zakupie sprzętu dla strażaków. W ubiegłym tygodniu podpisano kolejną turę umów na dofinansowanie inwestycji w kilku powiatach, w tym w powiecie przasnyskim. Mamy dofinansowanie ponad 6 milionów złotych i są to projekty związane z dofinansowaniem sołectw, dofinansowaniem również projektów sportowych, no a także Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. To w sumie 53 inwestycje w powiecie przasnyskim. Jeśli chodzi o wypoczynek, to dzięki tym funduszom będziemy mogli budować place zabaw, siłownie dla dorosłych, altanki również. Jeśli chodzi o sport, to będziemy odnawiali całą naszą bieżnię na stadionie miejskim w Chorzelach. Miasto Przasnysz z programu Mazowsze dla sportu otrzymało 210 tysięcy dofinansowania do ścianki wspinaczkowej na hali szkoły podstawowej nr 2. To bardzo ważne dla nas informacje, bo pokazują, że miasto Przasnysz pewnie będzie jednym z niewielu miast na Mazowszu, gdzie we wszystkich trzech szkołach podstawowych będziemy mieli ścianki wspinaczkowe. Dla gminy Jednorożec to ratunek dla inwestycji pierwszej potrzeby. Są to środki, które gmina bardzo potrzebuje, bo to są pierwsze potrzeby, jeśli chodzi o budżet gminy i bez tego dofinansowania wielu zadań nie bylibyśmy w stanie realizować. Spoza powiatu przasnyskiego umowy w ramach programu Mazowsze dla sołectw podpisały tego dnia także gminy Dzierzgowo i Regimin. Otrzymaliśmy dzisiaj dofinansowanie właśnie w ramach miastu na różnego typu przedsięwzięcia. Jest to 5 sołectw na terenie naszej gminy. Między innymi jest budowa placu zabaw czy wymiana oświetlenia. Dodatkowo gmina Regimin podpisała umowę na dotację z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Podpisujemy dzisiaj umowę na dofinansowanie termomodernizacji urzędu gminy w Regiminie. Jest to dla nas inwestycja niezwykle ważna, ponieważ przez lata budynek urzędu gminy nie był ocieplany. No i w związku z tym mamy ogromne koszty utrzymania, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Na potrzeby samorządów z powiatu przasnyskiego władze województwa przeznaczyły w tym roku ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych. Dla całego województwa pomoc finansowa w ramach programu wsparcia wyniesie ponad 350 milionów złotych. Do tej pory umowy podpisano w ramach programów Mazowsze dla sportu 2022 – 189 inwestycji, 41 milionów złotych. Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022 – 703 jednostki OSP – 18,3 miliona złotych. W tym 463 jednostki OSP – 11,8 miliona złotych na zakup ciężkich, średnich lub lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu ratowniczego. 240 jednostek OSP – 6,5 miliona złotych na remont lub modernizację strażnic. Mazowsze dla sołectw 2022 1172 inwestycje 11,6 miliona złotych. Mazowsze dla czystego powietrza 2022 179 projektów ponad 9 milionów złotych. Mazowsze dla klimatu 2022 157 inwestycji ponad 11,2 miliona złotych. Mazowsze dla działkowców 2022 101 rodzinnych ogródków działkowych 1,5 miliona złotych. Władze Mazowsza przeznaczyły również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 280 inwestycji, 46 milionów złotych. Dzięki środkom z budżetu województwa władze Ciechanowa konsekwentnie rozwijają i rewitalizują miasto. Efekty widać gołym okiem. Na przeprowadzenie modernizacji ulic Granicznej i Widnej, w tym drogi dojazdowej do Parku Nauki Torus, Ciechanów otrzymał dofinansowanie. To wsparcie od samorządu Mazowsza na pewno jest bardzo istotne, bo 4 miliony złotych wsparcia na inwestycję, która kosztowała blisko 6 milionów złotych. Ciechanów korzysta z możliwości i aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne.
pozyskuje środki zarówno z poziomu regionalnego, czyli z unijnych środków i pamiętajmy o tym, że tutaj to miejsce to też jest regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego, ale też pozyskuje środki, które są w budżecie województwa, czyli równomierny rozwój. Do tej pory do Parku Nauki Torus można było dojechać tylko od strony ulicy Płockiej. Teraz jest to możliwe także od ulicy Granicznej. Mamy też ścieżkę rowerową tutaj, więc także cykliści powinni być zadowoleni. W sposób łatwy, bezpieczny można dotrzeć do wieży ciśnień i Parku Nauki Torus. Poza tym pieszym po obu stronach jezdni udostępniono chodniki. Między rondem przy ulicy Granicznej a Parkiem Nauki powstały też 23 miejsca postojowe, a teren oświetlono energooszczędnymi lampami. Nowo wybudowana droga łączy dwie placówki o znaczeniu edukacyjnym. Mamy szkołę podstawową numer 7 i dzięki nowej drodze dzieciaki będą miały dużo łatwiej dotrzeć i do Parku Nauki Torus, i do wieży ciśnień. W sposób łatwy, bezpośrednio ze szkoły, pokonując kilkadziesiąt metrów przejść do Parku Nauki Torus. Ta inwestycja to kontynuacja modernizacji dróg, które w ostatnich miesiącach przy wsparciu Mazowsza wykonano na Ciechanowskim Osiedlu Przemysłowe. Na Mazowszu przybywa miejsc, w których całymi rodzinami można nie tylko odpocząć, ale też czegoś się nauczyć, poprawić sprawność fizyczną czy pooddychać solankową mgiełką. 2 lipca w Gołodczyźnie w powiecie ciechanowskim otwarto rodzinny park edukacji i rozrywki. Proces budowy rodzinnego parku od pomysłu do realizacji trwał blisko 4 lata. Nie była to najłatwiejsza inwestycja ze względu na swoje zróżnicowanie. Efekt końcowy pokazał, że trud nie poszedł na marne. Inwestycja niezwykle ważna, ważna nie tylko dla mieszkańców powiatu. Wiem, że cieszy się ogromnym zainteresowaniem i mam nadzieję, że tworzymy takie nowe, ciekawe miejsce na mapie kulturalnej nie tylko powiatu ciechanowskiego, ale i Mazowsza. Otwarcie było huczne. Atrakcji jest bardzo dużo, od animacji Asterixa, Obelixa, jak również malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, oczywiście występy wokalistów, artystów małego formatu, ale przede wszystkim tego dużego. Nowo otwarte miejsce wypoczynku zachwyciło mieszkańców i nie tylko. Proszę popatrzeć dookoła, jest naprawdę pięknie, bardzo ładnie tutaj jest wszystko zorganizowane i serdecznie polecamy i dziękujemy. Po raz pierwszy jestem na Mazowszu, za Wisłą. Jestem pod wrażeniem tej pięknej krainy. Rodzinny park edukacji i rozrywki położony jest w gminie Sońsk. Takiego miejsca do tej pory nasz samorząd nie miał. To naprawdę bardzo ważna inwestycja pod kątem rozwojowym, pod kątem tworzenia nowych miejsc, mam nadzieję, pracy, ale również spędzania wolnego czasu. Park nie powstałby, gdyby nie wsparcie finansowe samorządu Mazowsza. Miejsce jest fantastyczne, przestrzeń jest duża, tak naprawdę dla każdego coś miłego, coś dobrego. Jest to miejsce edukacji, rozrywki, nauki. Samorząd Mazowsza wsparł dość poważnie, bo kwotą 4 milionów złotych. Do Parku Edukacji i Rozrywki w Gołodczyźnie dojedziemy kolejami mazowieckimi, szlakami drogowymi, ale także po specjalnie wybudowanej ścieżce rowerowej prowadzącej aż z Ciechanowa. A już wkrótce uruchomiona zostanie przy trasie wypożyczalnia rodzinnych rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Z powodu złej jakości powietrza na Mazowszu rocznie umiera około 6 tysięcy osób. Dlatego też samorząd województwa wypowiedział wojnę smogowi. Poza nowelizacją uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza, gminy będą mogły również zatrudnić ekodoradców. Walka ze smogiem trwa, ale aby była skuteczna, potrzeba wielu zmian, również i tych systemowych. Ma w tym pomóc funkcjonujący od 2019 roku program ochrony powietrza, zakładający między innymi zwiększenie powierzchni zieleni, likwidację kopciuchów, edukację ekologiczną czy kontrolę przestrzegania przepisów. Samorządom w walce ze smogiem ma pomóc również zaostrzenie przepisów uchwały antysmogowej. Sytuacja na rynku paliw stałych jest nieciekawa. Przede wszystkim mamy ograniczony dostęp do nośników energii, takich jak węgiel kamienny, i to kształtuje też wysokie ceny tego węgla. No to jest jasny sygnał, że należy od tego węgla odchodzić z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że on negatywnie wpływa na jakość powietrza. Drugi to jest taki, że jest niekonkurencyjny już w tej chwili cenowo w stosunku do innych źródeł ciepła.
Teraz przed samorządami wiele pracy. Szacuje się, że na Mazowszu jest do wymiany ponad 630 tysięcy kotłów. Stąd też samorząd województwa mazowieckiego podejmuje kolejne kroki na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym z nich jest projekt dotyczący zatrudnienia ekodoradców w gminach. Chcemy, żeby ci ekodoradcy byli mobilnymi pracownikami, żeby wychodzili do mieszkańców, żeby wspierali ich wiedzą, nie tylko w zakresie technicznych rozwiązań, które będą najlepsze dla ich potrzeb, ale także, żeby wspierali ich wiedzą w zakresie, skąd czerpać środki finansowe na niezbędne inwestycje w tym zakresie. Jak przyznają samorządowcy, największym problemem jest znalezienie osób, które koordynowałyby działania i kontaktowały się z mieszkańcami. Dlatego program przewiduje pieniądze nie tylko na zatrudnienie ekodoradcy, ale także zapewnienie mu wszystkich niezbędnych narzędzi do pracy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Będziemy współpracować, kontaktować się z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie. Spróbujemy stworzyć coś, co da określone efekty, przede wszystkim dla mieszkańców. W Urzędzie Gminy Sońsk jest już nawet przygotowane miejsce dla takiego specjalisty w dziedzinie ekologicznych rozwiązań. Będzie wspomagał naszych mieszkańców w pozyskiwaniu środków na różnego rodzaju cele związane z tym programem, ale będziemy chcieli też stworzyć stanowisko takie multiefektywne, czyli również obsługa programu Czyste Powietrze. Do tej pory chęć zatrudnienia w swojej gminie ekodoradców zadeklarowało blisko 100 samorządów. Samorząd Mazowsza i Mazowiecka Policja prowadzą akcję oznaczania niebezpiecznych kąpielisk, tak zwanymi czarnymi punktami wodnymi. W tym roku na listę akwenów z całkowitym zakazem kąpieli trafiło kolejnych 5. Na mapie województwa jest ich już w sumie 125. 17 znajdziemy w subregionie radomskim. W ubiegłym roku w subregionie radomskim utopiło się 6 osób, a na terenie całego województwa doszło do 38 utonięć. To o 20 osób mniej w porównaniu z 2020 rokiem. Nasza akcja, szanowni państwo, skierowana jest do wszystkich mieszkańców subregionu radomskiego, wszystkich mieszkańców Mazowsza. Chcemy zawsze podkreślać fakt pewnej rozwagi osób, które korzystają z atrakcji wodnych. Brawura, lekkomyślność i alkohol to wciąż, mimo licznych ostrzeżeń, najczęstsze przyczyny utonięć. Tragedią kończy się często korzystanie z dzikich kąpielisk. Jak udzielić pomocy, kiedy staniemy się świadkami niebezpiecznej sytuacji nad wodą? Przede wszystkim nie wskakujemy do tej wody. Staramy się tej osobie rzucić coś, jak mamy jakiś kawałek liny, bojkę, cokolwiek. Przede wszystkim zadzwonić na numer alarmowy 112, przekazać operatorowi szczegóły zdarzenia, opisać przede wszystkim, gdzie to się dzieje, co się dzieje. Czarne punkty wodne to akcja prewencyjna samorządu województwa i policji, która ma ostrzegać przed kąpielą w niebezpiecznych miejscach i jej zgubnymi skutkami. Jak wskazujemy, gdzie, w których miejscach tak naprawdę korzystanie z tej wody, z tego dobrodziejstwa, wypoczynku nad wodą nie jest do końca bezpieczne. Tak? Będziemy na pewno promować wszystkie kąpieliska, na których są panowie ratownicy. W tym roku w regionie radomskim charakterystyczna czarno-żółta tablica pojawiła się w Wierzbicy przy wyrobisku pokopalnianym po cementowni. Pamiętajmy, że w takich miejscach jak to obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Życzę Państwu zatem udanego wypoczynku nad wodą, ale nie zapominajmy o rozsądku. Do zobaczenia za tydzień.